Przestał wiercić. Remont mam piętro niżej, nie wiem, dwa piętra niżej w klatce obok i. O, znowu zaczął. Dzisiaj przychodzą do mnie koledzy z wiertłami udarowymi. Będziemy razem borować dziury. Dobra, chyba przestał. Mam nadzieję, że uda mi się strzelić w przerwę w wierceniu. A jeśli zacznie wiercić, to, to wybaczcie, mi będę nawijał dalej, bo po prostu mam już po prostu dość. Eee, słuchajcie, tak jak powiedziałem, szukałem zupełnie czego innego, zupełnie innego vloga, przygotowywałem od paru dni w głowie. I sięgnąłem sobie na półkę, żeby coś tam sobie znaleźć, i w ręce mi wpadły płyty trzy, o których myślałem jakiś czas temu i chciałem ich bardzo posłuchać, a nie mogłem ich znaleźć, bo rzeczywiście na którejś tam, którejś tam półce w drugim rzędzie, w zupełnie przypadkowym miejscu, jak to zwykle bywa, w nieposegregowanych kompaktach i winylach również znalazłem te, te, trzy, te trzy albumy te trzy albumiska płytki kompaktowe, Launch Lizards. John Lurie. Wszystko zaczęło się od DKF-u, przeglądu filmów Dzima Jarmusza, który w latach 90 przeszedł przez kilka mm, DKF-ów. Ja również zaliczyłem taki przegląd. Oczywiście obejrzałem tam film, który do dzisiaj jest jednym z moich ulubionych filmów Jarmusza, czy może moich ulubionych filmów w ogóle. Znowu wierci, wybaczcie. Ulubionych filmów w ogóle, czyli Don by Law, poza prawem. Z Tomem Waitsem, początkującym wówczas na amerykańskim ekranie Roberto Beninim i muzykiem jazzowym Johnem Lurie. Johnem Lurie, który, którego związek z Jimem Jarmuszem był dość długi. To znaczy występował w kilku filmach między innymi. Inaczej niż w Raiju, Stranger of Paradise zagrał tam jedną z dwóch ról. Niesamowity film, bardzo, bardzo polecam. Gdzieś pojawia się w filmie e, nieustające wakacje, gdzieś stoi na ulicy i gra na saksofonie, tylko gdzieś przemyka nam, przemyka nam w tle. Również wystąpił w jakiejś tam części kawy i papierosów. W czym on jeszcze wystąpił? A ja, 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 ale chłopak naprawdę da, dawał radę, dawał radę aktorską. Niesamowita, niesamowita twarz, jak kiedyś wyczytałem w jednej recenzji, rybia twarz. Dla mnie, kurcząc, wyglądu trochę przypomina Donalda Feigena z Stylian. Nie wiem, jakie jest wasze, wasze skojarzenie, ale rzeczywiście podobni są trochę do siebie kolesie. No cóż, oprócz tego, że John Lurie występował w filmach Jima Jarmusza, to jeszcze do tego pisał do nich muzykę. Ja niestety w swoich zbiorach posiadam tylko tylko taką wątłą, wątłą ściechę dźwiękową do filmu Mystery Train wspaniałego filmu, jednego z pierwszych kolorowych filmów Johna Luriego. Eee, w ogóle nie wiem, czy wiecie, e, poza prawem, poza prawem e, Jim Jarmusza było kręcone w ogóle na ścinkach e, taśmy e, z jakiegoś innego filmu w międzyczasie Coppola grał e, nagrywał jakiś film, a, John, e, a Jim Jarmusz pomagał mu tam, był jednym, jeden z e, współpracowników. Francisza Forda Coppoli i ze ścinków taśmy, resztek taśmy, które gdzieś tam zostały, zostały. John Lurie nakręcił ten genialny, absolutnie genialny, genialny film. Na tych ścinkach, kochani, co, co, co jeszcze? Wracając, no, wracając, no, ten, ten, ten album um, Mystery Train to album hmm, no, w połowie, w połowie, luriowy, że się tak wyrażę. Bo tylko połowa albumu to muzyka Johna Luriego. Eee, taki bardzo sympatyczny e, gitarowy motyw, który jest przetwarzany na wiele różnych sposobów, grany. Gdzieś z jakąś wiolonczelą, z jakąś gitarą e, elektryczną. No, po prostu przepiękne klimaty, ale tylko dla, dla połowy tej płyty warto, warto ten album mieć i, e, i zdobyć. Bo pierwsza połowa to są kawałki wykorzystane w filmie, czyli utwory Elisa Presley'a, e, Juniora Parkera, Otisa Redinga, e, Roya Orbisona, e, utwory, które, które gdzieś tam lecą w tle w tym, w tym filmie. Napisał również Chłopak muzykę do poza prawem, świetną muzykę do poza prawem. Do pozostałych filmów Jermusza, nie wiem, inaczej niż w raju, zdaje się, zdaje się też. Um, coś, coś, coś bardzo, 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 bardzo klimatycznego. Ja sprawdziłem. E, kochani, e, ostatnio w internetach, bo rzeczywiście kiedy przypomniałem sobie o tej dawno zapomnianej przeze mnie kapeli, sprawdziłem w internetach co się dzieje dalej, dalej z Johnem Lurie. Może wydał coś nowego, może wydaje coś nowego. Okazuje się, że, że nie. Okazuje się, że nie. Dlatego, że e, wyczytałem, że wiele lat temu zapadł na boreliozę. Chorobę przenoszoną między innymi przez kleszcze. Yy, która gdzieś w jakiś sposób uszkodziła go na tak bardzo, że, że, że nie mógł kontynuować już kariery jako muzyk. Yy, obecnie maluje, maluje. Maluje obrazy, jest malarzem, sprzedaje obrazy i z tego żyje. Jak twierdzi, malarstwo uratowało mu życie e, wtedy. Borelioza, haha, czyż, e, zastanawiam się, czy, czy nie ma to związku z albumem, którego, który mam, ale nie mogłem go akurat znaleźć. Fishing with John został wydany e, też wiele lat temu, albumik z ścieżką dźwiękową, z dźwiękiem, z. Takiego, nie wiem, serialu telewizyjnego, dokumentalnego o wędkowaniu. John Lurie nie lubił wędkować i nie umiał wędkować, ale zapraszał na swoją łódkę różnych, różnych swoich przyjaciół, między innymi Denisa Hoopera, Willem'a Dafoe, Toma Waitsa, Jima Jarmusza. Gadali tam sobie o różnych rzeczach, nucili piosenki wędkarskie i żeglarskie, w tle kumkały żabki, w tle grały świerszcze, e, coś bardzo sympatycznego. Kurczę, czy, czy, czy przypadkiem to zestawienie tej tematyki i tego, tego kurczę, grania e, e, w wolnej, otwartej przestrzeni, <laughs> nie wiem, czy to miało jakiś związek, ale może nie, może nadinterpretuję. No a jednak borelioza, na którą zapadł, sprawiła, że... Jego dorobek muzyczny jest dość mały. Możemy dostać w netach jakieś koncerty. Launch Lizards, Launch Lizards, Launch Lizards. Taki idiom amerykański, angielski idiom oznaczający for dancerów, panów tańczących za pieniądze. Launch Lizards. Pierwszy album w zasadzie jak na dzisiejsze czasy, można by powiedzieć epka, bo to trzydzieści parę minut jedynie. Launch Lizards z wspaniałym, wspaniałym utworem Harlem Nocturne. Bardzo w swoim czasie e, znanym. Chłopaki grali również e, koncerty w Polsce, m.in. na Jazz Jamboree. E, wiele lat temu miałem nawet na VHSie nagrany to w telewizji, bo w telewizji rzeczywiście ten koncert został wyemitowany. Ale ktoś mi e, nagrał na nim film pod tytułem Harry Hendersonowie, także nie zachowało się to nagranie. Ubolewam, bo chętnie bym obejrzał ten wspaniały. Eee, wspaniały koncert. Eee, no cóż, koncertóweczki jakieś możemy dostać rzeczywiście gdzieś na płytach kompaktowych. Jakieś takie eee, fajne, sympatyczne wydania. Właśnie muzyki, między z spoza prawem, ale te ścieżki są na tyle krótkie, że zazwyczaj są łączone na jednej płycie po dwa, dwa filmy z muzyką Johna Uriego. Johna Uriego, saksofonisty jazzmana. Ja eee, bardzo polecam ten albumik. Eee, jest w tym kurcze dużo takiego amerykańskiego, e, amerykańskiego klimatu e, z lat 50., zresztą widać tutaj e, widać tutaj te krawaty, ten styl, to te fryzury, to ubranie i rzeczywiście słychać tutaj, album jest bardzo bibopowy, że się tak wyrażę. Taki neo-bebop, e, nurt, który powstał na lat znaczy w latach 40., znaczy przyłomie 40. i 50. lat bibopowy albumik, ale jednocześnie jest w nim jakaś i e punkowa jakaś energetyka, energia, która, która może wtedy nie występowała, jest w tym coś bardzo sympatycznego, gang gangsterskiego. Bardzo, bardzo, bardzo polecam ten Debiucik. Świetny, świetny. Myślę, że bardzo chętnie sprawiłbym go sobie na. Na winylu, niestety, no, ceny są, ceny są tego wydania jakieś po prostu z kosmosu, no ale, ale na tym polega nasze kolekcjonerstwo, prawda? No i tutaj, kurczy też album, który bardzo chciałbym Wam polecić, jeden z ważniejszych albumów e, Launch Lizards. Tutaj właśnie na okładce e, nasz John Lurie, ten nasz niby, rzeczywiście, no on ma coś w sobie z Donalda Feigena, nie? Ze styli Den. E, bardzo fajny albumik zagrany, na, głównie zagrany na saksofonie, bardzo oszczędny, nie tak dynamiczny jak ten. Ten jest, bardziej, ten jest bardziej kontemplacyjny, bardziej spokojny, ale bardzo, bardzo, bardzo amerykański w brzmieniu. Holender. John. Szkoda, 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 bo. bo... To naprawdę muzyk z wielkim potencjałem, to naprawdę kapela z wielkim, z wielkim potencjałem, która na swoich płytach przetoczyła się przez wiele różnych gatunków. Łatwiejszego, trudniejszego jazzu, ja wybieram, ja wybieram te, te łatwiejsze. Tą płytkę w ogóle kupiłem sobie gdzieś podczas jakiegoś pobytu we Włoszech. Gdzie w jakiejś małej księgarence nad morzem zapytałem o płyty launch i pan mi wyciągnął coś takiego. Myślę, że wydanie jest nie do końca, nie do końca legalne, ale, ale, ale no w tamtych czasach, a być może do dzisiaj nie, ale w tamtych czasach na pewno prawa, prawa autorskie we Włoszech były dość nieszczelne i to, co we Włoszech było legalne, to, to na wreszcie świata tak nie do końca było legalne, nie? W, swoim, w swoim czasie taka była głośna afera z wydaniem w Polsce niby na li licencji koncertowej wersji The Walping Floyd, <kluzła> która została kupiona we Włoszech i tam była licencjonowana i legalna, a jak u nas wyszła się okazało, że ups, nie do końca. Nie do końca, nie do końca, ale to rzeczywiście czasy, kiedy, kiedy jeszcze nie, nie wchodziło się do internetów i nie klikało kup na Ebayu czy na Discogs, czy jakimś sklepie internetowym, a po prostu te wszystkie płyty trzeba było wychodzić gdzieś i trafić gdzieś w jakimś sklepie. Ten akurat chyba kupiłem gdzieś w Trójmieście. Będąc, będąc, będąc w Gdyni może, nie wiem, chyba, nie, w Gdańsku. Gdzieś też przypadkiem yy, bardzo yy, trafiony. Kurczę. Szkoda, 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 że tego nie ma więcej. Bardzo Was zachęcam do yy, słuchania Johna Uriego do słuchania. Launch Lizards. Tych śmiesznych, śmiesznych kolesi. Właśnie. Launch Lizards. W składzie między innymi brat Johna Luriego, Ivan Lurie, który później zajął się pisaniem muzyki bardziej użytkowej, muzyki, nie wiem, na przykład do filmów animowanych dla dzieci i tak dalej. Ale między innymi tutaj jeszcze jeszcze zagrał nam e, zagrał nam Mark Ribot, który Później zrobił dużą karierę jako muzyk, muzyk sesyjny. I chyba taka ciekawostka też na koniec jeszcze a propos, a propos Johna Luriego otóż wystąpił, występował on również pod pseudonimem Marvin Pontiak. Nie wiem, czy trafiliście do takiego kolesia. Niesamowity projekt. Marvin Pontiac, nagle wymyślony przez niego czarnoskóry muzyk, blues, Bluesman, rzekomo, który urodził się w latach chyba 20. czy 30. w Stanach Zjednoczonych. John Lurie nagrał płytę The Best of Marvin Pontiac i coś tam, jakieś tam years jakiejś wytwórni Marvina Pontiaka, gdzie na wkładce, czy też na, na okładce płyty napisano Wymyślony życiorys tego czarnoskórego muzyka rzeczywiście album cieszył się dość dużym powodzeniem. Później wszystko wyszło na jaw, że to jedna wielka ściema i wykreowanie nieistniejącego muzyka taki wirtualny, wirtualny jazzman. O, oczywiście, jakieś tam oburzenie że jak to można było w ogóle, że John Lurie. Podszył y, się, pod czarnoskórego bluesmena i to w ogóle jakieś robienie sobie, sobie jaj y, 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 z y, tradycji bluesa i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, ale nie, 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 myślę, że pomysł był, był akurat bardzo fajny, a płyty Marwina Pontiaka są bardzo y, trudno dostępne w internetach i również osiągają bardzo wysokie, y, wysokie noty. Liczę na jakieś y, reedycje, czy Pontiaka, czy y, Launch Lizards... Y, a wam życzę wszystkiego dobrego. Kurczę, gorąco jest, nie? No może coś, coś chłodniejszego w najbliższym czasie nagram. Albo, albo, albo każę tej pogodzie się zmienić. No dobra. Jeśli polubiliście moje muzyczne pogaduchy, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapencję pod filmikiem, udostępnijcie i słuchajcie dobrej muzyki. Dźwięk Holik, do zobaczyska z bliska. Cześć!